Jesteśmy instytutem naukowym z misją prowadzenia badań w środowisku morskim. To znaczy, że rzeczywiście wszystko, co robimy, to może być niesłychanie różnorodne, od działań o charakterze ekonomiczno-społecznym poprzez badania o charakterze matematyczno-modelowym, żeby to wszystko miało bezpośrednie odniesienie do środowiska morskiego. Istotne jest oczywiście to, że Instytut jest obecny jako opiniotwórcza firma w mediach. To jest ta widoczność w mediach takich głównych, typu telewizje opiniotwórcze, gazety czy czasopisma. I te tematy się w zasadzie mało zmieniają z roku na rok. Podobnie jak w ubiegłym roku było jeszcze trochę więcej, dochodziło Zalew Wiślany i Przekop. W tym roku zmiana klimatu jest cały czas na pierwszym miejscu wśród pytań, które są nam zadawane przez media. Zatoka Gdańska też wyszła na taki specjalny temat i kryzys z rybołówstwem na Zatoce Gdańskiej, również jesteśmy z tego odpytywani. Utrzymujemy się w dobrym i stale wzrastającym poziomie naukowym, mimo tego, że często się Państwo spotykają z krytyką tak zwanej punktozy, to ta zbieranie punktów to jest jedna zabawa. Natomiast dużo istotniejsza jest miara, jaką nasi naukowcy mają wśród innych swoich kolegów na świecie. Czy jest to najlepszą z tych wielu różnych możliwych miar, jest tak zwany indeks Hirsha, który mówi o tym, ile naszych prac zostało zauważonych, zostało cytowanych. I mamy tutaj zupełnie niezłe wskaźniki, ponieważ 11 osób w Instytucie spośród ponad 100 pracowników z liczby N ma ten indeks powyżej 20. To jest tak zwany indeks profesorski. Na ta profesora belwederskiego powinno się mieć co najmniej 20 tych punktów w indeksie Hirsha, czyli co najmniej 20 prac było cytowanych nie mniej niż 20 razy. Natomiast aż 44 osoby posiadają ten indeks powyżej 10. To jest taki indeks, który starcza na habilitację w takim powszechnym rozumieniu. I to również świadczy o tym, że mamy duże zaplecze znakomicie publikujących, widocznych międzynarodowo koleżanek i kolegów. A w skali całego Instytutu tu widzimy, jak wzrastał nam ten indeks w ostatnich latach. Indeks H72 oznacza, że 72 publikacje afiliowane przez Instytut były cytowane co najmniej 72 razy. To jest naprawdę niezły wskaźnik, jeden z lepszych wśród instytutów naukowych w kraju. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zauważa nasz Instytut, zarówno jako uczestnika Międzynarodowej Szkoły Polarnej, która tam była wymieniona jako osiągnięcie, jak i głównego beneficjenta grantów polarnych, zarówno norweskich, jak i tych wydawanych przez NCM. I wreszcie koniec informacji technicznych i najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich Państwa. Taki krajobraz pewnie nam się szybko znowu nie powtórzy. To jest zdjęcie sprzed 4 lat w Sopocie. W nawiązaniu do nadchodzącej zmiany klimatu życzę Państwu bardzo dobrych świąt, niezależnie od pogody, jaka będzie.